Sieman, a witam tutaj Switch. Zapraszam do kolejnego filmu z Diablo. Ostatni już setowy film z tych lepszych setów, bo może kiedyś się coś złoży. Tudzież pokażę z jakichś słabszych setów, które są też całkiem spoko. Natomiast jeżeli chodzi o postacie e, dla Amazonki, zestaw pod Amazonkę w Łuki. Nagrody za, za, za skompletowanie zestawu mamy: 20 tysięcy, 30, 2, 3, 3. Do poziomu wszystkiego umiejętności, wszystkie odporności, 50, do obrony, 100 do ataku i 100% szansy na. Sukces. <noise> Jak się uda. Dobra, prawdziwy wzrok mawiny. Diadem, miotarz mawiny, Matroni Łuk, uścisk mawiny, Krakena, Muszla, lodowy uścisk mawiny, Bitewne rękawice i zasada mawiny wykonane z rekiniej skóry. Wykonany z rekiniej skóry pas. Do nic. Szukamy. Co mamy? Pierwszy mamy pasek. Lokacja 39. Będzie to klasa przedmiot 39 muszę tą tabelkę skrolować, bo przed chwilą robiłem filmik i zakręciłem się z łukiem i zaworem na odwrót powiedziałem, więc muszę sobie tutaj wejść, skoczyć. Eee, mamy pasek 39 i następnym przedmiotem, którego tutaj niestety nie ma w tabeli musiałem znaleźć naokoło będą rękawice, które są poziomą na rękawice Musimy sobie zrobić coś takiego, że wchodzimy na wikipedię, szukamy całego setu, i wtedy e, odpowiednikiem setowego itemu będzie bazowy przedmiot. I jak już wiemy, że ba to bazowy przedmiot, a jak nie wiemy, to się zaraz dowiemy, jest poziomą 49. O, tutaj, bitewne rękawice. No to e, idziemy po prostu na lokację 49 i wtedy będziemy farmili tam i pas, i rękawice. A taką lokacją będzie trawinka na koszmarze. Ona jest wyższą lokacją, co jest w sumie dużo Lepsze, bo będziemy mieli szansę na uzyskanie Jeszcze ciekawszych przedmiotów Będzie to poziom 54, to tylko kół, woli, ścisłości szukam Żeby pokazać akt 3, koszmar 54 Poziomek Trasz moby, a rada yy, Będzie plus 3, bo jest unikalna, więc 57, można nawet to nazwać I tam będziemy sobie szukali i pasu, i rękawic, a ogólnie tam będziemy szukali, to będzie taką naszą bazą na większość setowych itemów dla każdej postaci, tak? Bo jak już zauważyliście, tudzież nie, bo ktoś pierwszy raz ogląda film, większość setowych rzeczy właśnie to jest tramwialna na koszmarze dla każdej klasy postaci. Więc po prostu tam chodzimy i młócimy. Dobra, teraz będzie łuk. Teraz będzie łuk. Ale muszę to teraz sprawdzić, żeby się nie zakręcić. Łuk powinien być poziomu 78. 278 ma wina caster. Tak, także następnym przedmiotem jest Łuk. 78 poziom. Taki level nijaki, bo jak pójdziemy na bal runy, to widzicie 6,9 będzie, nie? 66 plus 3 do poziomu za każdą unikalną falę MOBów, więc 69. Sam bal jest 7,5, więc dalej wam nie dropnie Łuku. Więc dla tych, co jeszcze nie mogą za bardzo bić stworów, to polecam. To polecam oczywiście kryptę i mauzoleum. Już tylko pokazuję, tak samo ku gwoli ścisłości, bo pewnie wszyscy to już wiedzą. Gdzie co jak? Idziemy sobie na cmentarz. Jeżeli jesteśmy w stanie zabić orlicę, to jak najbardziej, ale ona jest trudna, ja to nawet czasem uważam, że ona jest trudniejsza niż zabicie Andariel na piekle, bo Andariel to można tak super z dystansu targetować, ona biegnie w prostej linii, a orlica biega jak pojebana naokoło i rzuca w jakieś tam te strzela, te ogniste strzały z firewallami i w ogóle chujami mujami, więc no jest ciężko ją zabić, więc po prostu sobie ją skipujcie i wtedy wchodźcie do krypty, do Mausoleum i wtedy macie szansę oczywiście na łuk, ale też macie szansę na... Przedmioty poziomu 85, czyli na ostatnie przedmioty, które będą już y, jeszcze wyżej, bo to będzie y, i zbroja, i diadem. Także ostatnie przedmioty będzie zbroja, i diadem. Gdzie jest daleka łaza. Zbroja i diadem, także prawdziwy wzrok mawiny. Mawina i krakenia muszla. Także sytowa. Krakenia muszla, albo zielony diadem, jak wypadnie to jesteśmy w domu Jeszcze raz wejdziemy sobie w tabelkę, czyli będzie TC Treasure Class 81-85 Czyli bazowe przedmioty będą tego poziomu, oczywiście bazowe przedmioty nam będą rolowały na unikalne albo na setowe eee, Mówi True Sight, mamy diadem i Niżej To jest 85, a 81 jest armor, także tutaj trzeba zjechać. Mavinas, Krakenia muszla armor. Także 81, 8, 81, 85, więc już reasumując, to wszystko. Ostatnie dwa przedmioty najbardziej istotne do tego zestawu na lokacjach 8,5, czyli malzolaum, lub jeżeli jesteście w stanie robić Jamę, czyli zewnętrzny monastyr zewnętrzny monastyr przez wyżynę tamowe, biegniemy do tyłu, cofamy się, nie idziemy z zewnętrznego monastyru na baraki w kierunku Andarial tylko się cofamy i szukamy wejścia, tudzież zejścia do jamy i jama ma poziom 85, więc tam wypada wszystko z gry, wszystkie hajruny wszystkie fajne przedmioty jak najbardziej chcemy tam chodzić bo warto <ścoughs> bo warto a jak już będziemy w stanie oczywiście robić drugi akt, na tu tudzie zaginionym mieście, Lost City, to z tego punktu nawigacyjnego, sobie tuptamy do starożytnych tuneli. To się znajduje na tym punkcie nawigacyjnym i starożytne tunele też są lokacją 85 poziom, więc też. Wszystko to, czego szukacie, plus to, czego nie szukacie, znajdziecie. Chodzi mi o to, że no, fajnie jest biegać jednak na lokacjach 85, bo mamy szansę na wysokie runy i dużo lepsze przedmioty, niż docelowo szukamy, więc naprawdę warto. Dobra, dziękuję za uwagę, za zobaczenia, zobaczenia, Zapraszam do kierunku z Diablo. To by było tyle w kwestii hymnu bojowego Mawiny. A ktoś ma jakieś pomysły? na filmiki inne, albo chce się coś zapytać, też może zrobię z tego filmik to fajnie, bo właśnie ktoś tam się zapytał o Aldura i tak miałem w planie zrobić całe setowe ale tak mnie zmotywowało, żeby wszystkie setowe zrobić, bo zaraz się ktoś zapytał o Necromantę albo e, Amazonkę, więc po co, po co czekać, jak można wszystko zrobić <grymność> naraz, dobra dzięki za uwagę, do za 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 zapraszam do kolejny filmiku z Diablo tak jak mówię, jeszcze raz na zakończenie, że jak ktoś chce coś się zapytać, to śmiało, jak nie wiem, to się dowiem, bo też muszę sobie przypomnieć, bo też w tą grę grałem dawno, 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 ale teraz mam hype'a, bo nowa grafika. Chcę zrobić nowe postacie, którymi nigdy nie grałem, więc będzie się dużo rzeczy pojawiało. Może nie takich jakichś super buildów, bo ja też nie jestem w stanie tego wszystkiego ogarnąć jako solo osoba, no nie oszukujmy się, ale jakieś takie budżetowe, które w miarę funkcjonują. Jak najbardziej się ukażą. Dobra, trzymajcie się, cześć na razie.